Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca ogień. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do człowieka mądrego, który zbudował dom swój na skalę. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ten dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skalę. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Pan Jezus swoimi słowami wywołał zdziwienie, dlatego że miał pełen autorytet, pełną moc do tego, żeby te słowa powiedzieć, gdyż On zna nasze najgłębsze, najbardziej skryte zakamarki serca. I to jest różnica między Nim
a uczonymi w piśmie, ale po części również tą różnicę także i my odczuwamy, bo nikt z nas nie ma rentgena duchowego, nikt nie ma z nas możliwości przejrzenia wnętrzności innego człowieka i zobaczenia myśli jego duszy, pragnień jego ducha. Jedynie jesteśmy w stanie ocenić to, co widać na zewnątrz. Jedynie jesteśmy w stanie zarejestrować to, co widać okiem i ewentualnie odnotować to, co słychać słuchem, ewentualnie przeczytać coś, co ktoś napisał, zobaczyć, jak jest ubrany, jak się zachowuje w określonych okolicznościach, usłyszeć, co mówią jego domownicy na jego temat, albo koledzy, którzy z nim gdzieś wyjechali wspólnie, albo też możemy tego typu rzeczy zewnętrzne zobaczyć. I z tego powodu musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co Pan Jezus nam tutaj kładzie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Tu oczywiście nie chodzi o ocenę, którą jako zgromadzenie mamy dokonać, gdy ktoś na przykład chce się przyłączyć do zboru i razem uczestniczyć w łamaniu chleba. Jeśli jest to brat, to w podawaniu pieśni, modleniu się na głos, czy stawaniu za kazalnicą. Słowo Boże wręcz nakazuje, aby dochować należytej staranności przy takiej ocenie i nie robić tego pochopnie. Także każdy zborownik jest wzywany według pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, że ma każdego kazania słuchać i osądzać. Osądzać najpierw siebie samego w świetle tych słów, a po drugie osądzać ogólną doktrynę mówioną z zakazalnicy, po trzecie osądzać samego mówiącego, czy faktycznie jest to wszystko spójne, i wyciągać lekcje z tego dla siebie, żeby korygować swoje życie. Ale jeśli jest konieczność skorygować naukę, powiedzieć po kazaniu mówcy: źle powiedziałeś, bo Słowo Boże mówi to albo tamto. Albo: no tak pięknie, bracie, mówiłeś o tym i o tym, a u ciebie nie pasuje to, co zrobiłeś w zeszły czwartek, co było wiadome, że zrobiłeś. I też takim samym sądem osądzać siebie i być gotowym pamiętać na to, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, czyli jeśli kierujemy to ostrze w kierunku kogoś, to drugie, takie samo ostrze Słowa Bożego jest skierowane w naszą stronę. Czyli jest dlatego tutaj takie ważne słowo, które Pan Jezus powiedział w 5 wersecie, obłudniku. Czemu widzisz żbło w oku brata swego? Oczywiście, jeśli ono tam jest, jeśli to źdźbło w oku jest brata, to nie można tego pozostawić bez działania. Natomiast jeśli chcemy zastosować to słowo, które już nawet w Księdze Mojżeszowej jest napisane, że nie ścierpisz grzechu przy bracie, ale będziesz gorliwie napominał brata swego i nie ścierpisz przy nim grzechu, czyli wyjmiesz to źdźbło z jego oka. Ale najpierw jest praca do wykonania z samym sobą. Mam najpierw sprawdzić moje oko i wyjąć belkę ze swojego oka. Muszę najpierw zrobić porządek w swoim oku, bo czeka mnie pilna praca wyjęcia źdźbła z oka brata. To jest pilne zadanie, które jest konieczne do wykonania, ale jest, że po prostu tutaj wyraźnie pokazane, że najpierw muszę wyjąć belkę ze swojego oka. To nie jest wezwanie do zaniechania wyjęcia źdźbła z oka brata swego. 5 werset jest wyraźnym nakazem.
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Jest to konieczna praca do wykonania. Jest to obowiązek wyjęcia źdźbła z brata, z oka brata swego czy siostry swojej. Ale najpierw twoje oko wyciągającego musi być przygotowane na tą operację, bo jeśli belka zasłania ci twoją widoczność, to ty, wyjmując to źdźbło z oka brata swego, zadasz więcej ran jemu i sobie, niż ta operacja przyniesie korzyści. A jest to operacja niezbędna i konieczna. Jesteśmy do tego zobowiązani wobec braci i sióstr. Nie jesteśmy do tego zobowiązani wobec psów i wobec świń. Tak mówi szósty werset. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Przypowieści mówią wyraźnie. Przewrotny nienawidzi tego, kto go napomina. Nie chce iść do mędrców. Człowiek bezbożny na napomnienie reaguje agresją. Nawet jeżeli ktoś ma w oku belkę i ten ktoś z belką w oku wyjmuje czyjeś źdźbło z jego oka, to ten, któremu wyjmowane jest źdźbło z oka, nie ma reagować niechęcią. Ma poddać się tej operacji, jeśli jest owcą. Co innego, jeśli jest psem, co innego, jeśli jest świnią. I tutaj jest odwołanie do podziału zwierząt na czyste i nieczyste, które mamy opisane między innymi w Księdze Mojżesza. Już na samym początku Noe miał taki podział. Później było pokazane trochę więcej, które to zwierzęta są czyste i które są nieczyste i dlaczego. Chrześcijanin jest porównywany do czystej owcy, która z jednej strony ma rozdzielone kopyto, a z drugiej strony przeżuwa pokarm. Świnia, z tego co pamiętam, miała rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwała. Pies nie ma zwyczaju przeżuwać. Nie wiem, jak jest z jego odbiciem stopy. Ale to, jaki ślad zostawia w życiu dany rodzaj człowieka, jest porównany do śladu, jaki zostawia w życiu czy na podłożu dany rodzaj zwierzęcia. I jeżeli kopyto jest rozdzielone, to ono ma dwie cechy. Po pierwsze, jest mniejsza styczność ze sprawami ziemi niż w przypadku kopyta nierozdzielonego. I taki właśnie jest chrześcijanin, że z ziemią ma najmniejszą możliwą styczność. Z kolei, jeśli chodzi o drugi taki rodzaj patrzenia na to odbicie, to w każdym śladzie odbija się prawda i miłość. Nie jest to złączone kopyto, gdzie prawda z miłością jest albo wymieszana, albo jest tylko prawda, albo tylko miłość. Bo miłość bez prawdy zamienia się w bezrozumną tkliwość, a prawda bez miłości zamienia się w dogmatyczny faryzeizm. Dlatego w życiu chrześcijanina te dwa takie wyraźne znaki w każdym działaniu, między innymi w tym wyjmowaniu źdźbła z oka, są widoczne i poddawaniu się korekcie są widoczne. Także ważne jest to, czy jest przeżuwanie. Owca, gdy zgryzie trawę, to kładzie się później na swoim legowisku i leży, i ta trawa w niej jest jeszcze raz poddawana takiemu procesowi, który można by określić jako ponowne przeżucie, ponowne takie przetwarzanie. Jest to ważne, że chrześcijanin Słowo Boże przyjmuje i rozważa, przykładając je do każdego rodzaju swojego życia. Przykłada najpierw do tego, jak chodzi, po drugie, jak stoi, po trzecie, jak leży,
po czwarte, jak się zachowuje wobec innych i tak dalej. Analizuje siebie w świetle Słowa Bożego, przeżuwając to Słowo, znając je pod każdym kątem, w zastosowaniu do siebie i również jeśli jest związany z kimś w związku, to swoich podopiecznych, czy to jako mąż, żonę, czy jako ojciec, dzieci, czy jako syn rodziców, czy jako wnuczek, dziadków, też tą zawartością próbuje obdzielić i też pokazać, w jaki sposób Słowo Boże na każdym kroku swoim pięknie ma zastosowanie do każdego aspektu życia. Jeśli ktoś chodzi właśnie tak jak pies, czy tak jak świnia, to podepcze perłę i rzuci się na tego, kto mu tą perłę wręczył. Perła od razu wskazuje nam na piękno osoby Pana Jezusa. I właśnie tak jest z tymi różnymi fałszywymi doktrynami. One zawsze mają na celu poniżenie doskonałego Chrystusa Bożego i poniżenie doskonałego dzieła Pana Jezusa. Zawsze ta perła jest przez różne fałszywe doktryny podeptana. I jest to bardzo ważne, aby pamiętać, że to nie my jesteśmy celem ataku wieprza, choć faktycznie to my jesteśmy poturbowani. To nie my jesteśmy celem pogryzienia przez psa, choć to nas bolą łydki i inne części ciała, które ten pies pogryzie i podrapie. Celem jest chwała Pana Jezusa Chrystusa. On ich drażni, dlatego że oni mają jakieś życie w sobie. I to życie jest nawet podobne do religijnego. Oni zostawiają jakiś ślad w piasku, gdy idą. Nawet ten ślad jest podobny do chrześcijańskiego. Jest to rozdzielone kopyto w przypadku wieprza, ale nie przeżuwają, są nieczyści. I reagują agresją na jakiekolwiek zwrócenie uwagi, tak jak wieprz. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Więc tutaj Pan Jezus pokazuje prostą zasadę, że każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I jest to bardzo ważna zasada, że jeśli mamy prośbę, to musimy tą prośbę Bogu przedstawić. Mamy dać wyraz tego. Oczywiście, że Bóg zna nasze potrzeby jeszcze zanim poprosimy i w tej wolności możemy też funkcjonować, ale tu jest wyraźnie pokazane, że życzeniem jest, aby poprosić. Jeśli coś potrzebujemy od Boga, prosimy, aby otrzymać. Jeśli szukamy czegoś, pytamy Go, a On pozwala nam to znaleźć. I też jeśli chcemy się gdzieś dostać, prosimy o otwarcie drzwi, kołaczemy i wtedy nam otworzą. Ale to też pokazuje nasze stosunki z ludźmi. Nawet jeżeli coś ci się należy, to poproś. Nawet jeśli uważasz, że prosisz czwarty raz za dużo, że już straciłeś cierpliwość prosząc, proś dalej. I każdy, kto prosi, otrzymuje. W przypadku stosunków z ludźmi może nie być do końca prawdziwe, ale ta zasada jest zasadą zdrową. Czyli w jasny sposób mamy komunikować nasze oczekiwania wobec innych, a nie liczyć na to, że się domyślą. Bo jest to bardzo ważne, nawet w zasadzie jest to w nauce o komunikacji również podkreślane, że jest konieczne dawanie jasnych komunikatów. I Pan Jezus zwraca na to uwagę. Komunikat musi być jasny. Zwłaszcza, gdy kierujemy tą prośbę do nieba, tak żeby było wiadomo, że ta odpowiedź jest od Boga, a nie od kogoś innego. Jeżeli ja w sercu, modląc się, poproszę Boga o coś i tylko Bóg zna moją modlitwę i nie mówiłem nikomu na zewnątrz, o co prosiłem
i dostaję dokładnie tak, jak prosiłem, mam wzmacniającą kolejną kotwicę wiary, która w razie sztormów mocno mnie utrzymuje przy Panu Jezusie. I ta konkretna prośba, konkretne szukanie, konkretne pukanie, jeśli Bóg otworzy, to nikt nie zamknie. Jeśli Bóg zamknie, to nikt nie otworzy. I wtedy doskonale każdy z nas, mając to intymne życie z Bogiem, jest w stanie potem sobie w życiu, w czasach trudu, w czasach zagrożeń, odtworzyć. Ale przecież Pan Jezus wtedy dokładnie tak odpowiedział: ja mam w niebie mojego orędownika, on się za mnie wstawia i zawsze chętnie mnie słyszy. Mogę do tych zdarzeń z historii, tak jak też jeden z patriarchów powiedział, aż dotąd pomagał mi Pan. Jeśli aż dotąd pomagał mi Pan i mam takie kamienie pamiątkowe po drodze swojego chodzenia, to każdy ten pamiątkowy kamień jest takim punktem, do którego oczami wiary mogę sięgnąć. Prosiłem o to, tylko Pan o tym wiedział i odpowiedział tylko w taki sposób, w jaki sposób może odpowiedzieć Pan. To był Pan. Mam pewność. I czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? To jest tak zwane pytanie retoryczne, czyli pytanie, na które nie ma oczekiwania, że się da odpowiedź, gdyż odpowiedź jest oczywista. Oczywiście, że nie ma takiego człowieka, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień. Tak samo, gdy go będzie prosił o rybę, na pewno nie da mu węża. Więc dalej, bazując na tych dwóch odpowiedziach, które same z siebie są oczywiste, nawet źli ludzie nie dadzą kamienia synowi, który prosi o chleb. Nawet najbardziej zepsuci ojcowie nie dadzą węża synowi, który prosi o rybę. Może odmówią mu tej ryby, ale nie dadzą mu szkodliwego gada. Może nie dadzą mu tego chleba, może dadzą mu pół chleba albo nic, ale nie dadzą mu kamienia. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre rzeczy dzieciom, dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. O ileż więcej. Przecież to jest właśnie to, że ojcostwo ziemskie jest bardzo słabym, mizernym odbiciem Ojcostwa Bożego. My nosimy to zaszczytne imię Ojciec w stosunku do dzieci tylko na zasadzie takiej mizernej kserokopii tego stosunku między ojcem a synem. To jest przecież zupełnie wręcz katastrofalne, jak my ten wzorzec ojca na ziemi odbijamy. Wręcz jest to rzecz, która każdego uczciwego mężczyznę, który jest ojcem, musi po prostu sponiewierać, złamać i to zrozumienie, jak złymi ojcami każdy z nas jest, jest druzgoczące. I Pan Jezus o tym wie. Mówi, będąc złymi, jesteśmy z natury złymi. W pierwszej części śpiewaliśmy pieśń, a człowiek jest natury złej. Jako narodzony na nowo chrześcijanin, oprócz tej złej natury, w której nie mieszka dobro, a samo zło, mamy również nową, drugą, zrodzoną z Boga naturę, którą mamy przez narodzenie na nowo. Ale ta stara ciągle jest. I przez ten kontrast Pan Jezus pokazuje, że jeśli my, źli, kiepscy, beznadziejni, usurpatorzy do imienia Ojciec, dajemy dobre dary swoim dzieciom, to o ileż Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. To jest właśnie ta ważna rzecz. Jeden wierzący, jak z nim rozmawiałem wielokrotnie o różnych trudnościach,
tak często mówił, że ma bogatego ojca, że sam zaraziłem się od niego tym powiedzeniem. Każdy z nas ma w niebie bogatego ojca. I to jest nasz bogaty ojciec. Jeśli ci czegoś brak, w niebie masz bogatego ojca. Jeśli coś ci przeszkadza, masz bogatego ojca. Nad każdym ludzkim rządem stoi twój bogaty ojciec, który jest hojny w to, żeby ci pomóc, w to, żeby ci znaleźć drogę wyjścia, żeby ci otworzyć coś, co inni zamknęli, żeby, jeśli jest to jego wolą, uwielbić się w odpowiedzi na twoją modlitwę. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Wyraźnie jest tu pokazane, że mamy się na ojcu wzorować. My nie mamy ludziom czynić dobrze, bo oni zrobili nam dobrze. Nie. My mamy tutaj robić na zasadzie takiej, co wy byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy, ale ten wniosek wynika z charakteru opisanego wcześniej ojca w 11 wersecie. Czyli ma być jedną z cech ojcowskich, widoczną w nas cecha dobroci, gdyż dobroć Boża do upamiętania prowadzi. I teraz, jeżeli mamy życzenie, żeby ktoś inny nam coś robił, to my tak postępujmy wobec innych ludzi. Jeżeli mamy życzenie, żeby ktoś dla nas coś wykonywał, to my to najpierw wykonujmy względem niego. 13 werset wskazuje na ciekawą, tragiczną sytuację. Ludzie generalnie nie szukają Boga i są całkowicie głusi na potrzebę ich własnego serca, bo ich serce wyrywa się, aby być w jedności z Bogiem. Ale oni wolą słuchać ludzi dookoła, którzy fałszywie nie przekazują swoich pragnień szukania Boga, tylko pozorują to, że nie interesuje ich to. I tragedia polega na tym, że szeroka jest droga, która wiedzie na zatracenie. A każdy ze strachu przed śmiercią całe życie żyje w niewoli. I każdy jest niezaspokojony, dopóki jego serce nie spocznie w Bogu. Każdy ma rozpaczliwą potrzebę Zbawiciela, ale jej nie realizuje, idzie szeroką drogą, bo inni idą szeroką drogą. I Pan Jezus tu wyraźnie mówi: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, do piekła, na zatracenie, do jeziora ognistego. Nawet są takie ilustracje, które to pięknie ilustrują, że jest szeroka droga, a na końcu tej drogi są wieczne płomienie i ludzie jak takie lemingi, bo to chyba lemingi mają taki zwyczaj, takie zwierzątka, że biegną do otchłani i po prostu jeden za drugim nie patrzy, gdzie ten pierwszy wpada za nim, do wiecznych płomieni. Natomiast wąską bramą idzie niewielu. Ona jest wąska, dlatego że ludzie rzadko jej używają. Ona jest wąska, bo jest słabo wydeptana. W tamtym czasie rzadko kiedy budowano jako takie drogi. Po prostu w tamtym czasie, gdy Pan Jezus to mówił, droga była szeroka, bo dużo ludzi nią chodziło i inna ścieżka była ciasna, bo mało kto nią chodził. Ostatnio jak byłem w Zakopanem, to jedna trasa była taka trochę szeroka, udeptana i tam szło bardzo dużo ludzi.
I nagle trzeba było zdecydować, którędy idziemy. I była taka droga, gdzie wychodziło z mapy, że pasuje mi, żeby nią iść do mojego celu, który sobie zadałem. I ona była taka wąska, że aż musiałem naprawdę mocno przekonywać innych, którzy ze mną szli, że to jest na pewno ta droga, bo ledwo był ślad. Dopiero jak pokazałem drogowskaz, to zaczęto mi dawać wiarę, że to faktycznie jest ta droga. I Pan Jezus jest tutaj takim drogowskazem. On mówi, ciasna brama jest właściwa. Nieważne, że jest lekko wydeptana, że mało kto w nią chodzi, że nikt nie jest zainteresowany, żeby nią wejść. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują, dlatego jest taka wąska, dlatego jest taka ciasna. Jest zarośnięta przez roślinność, jest rzadko używana, więc być może chodzą po niej również dzikie zwierzęta, być może również chodzą tam różne szkodniki, dlatego że rzadko chodzą ludzie, a więc zwierzęta i przyroda tą część sobie zagospodarowały. I tak jest w życiu duchowym, że jeżeli idziemy tą wąską drogą, to być może będziemy mieli wrażenie w wielu odcinkach, że idziemy całkowicie sami i nawet nie będzie śladu wydeptania przed nami, ni jakichś wskazówek innych, że idziemy właściwie, poza tym, że słowo Pana Jezusa, wchodź przez ciasną bramę, idź wąską drogą, jest tutaj wskazówką. Jeśli ufamy temu głosowi, to to, że wydaje nam się, że wśród ludzi jesteśmy jedynymi i idziemy tą drogą, nie będzie miało dla nas dużego znaczenia. Być może jesteś sam na tej drodze z całej rodziny. Być może jesteś sam na tej drodze z wszystkich pracowników w twojej firmie. Być może jesteś sam z całego miasta na tej drodze. Być może wszyscy inni z szerokiej drogi mówią o tobie niekorzystnie, dlatego że po prostu idziesz sam tą drogą i znosisz po prostu tą taką presję otoczenia. Czemu sobie nie wejdziesz na szeroką drogę? Będziesz miał łatwiej, szybciej, raźniej z innymi. Ale tam nie ma Pana Jezusa na tej szerokiej drodze. Tam nie ma Jego wskazówek. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w ubraniu owcy. Czyli mają na sobie znowu ubranie czystego zwierzęcia. Pan Jezus znowu odnosi się do tego obrazu czystych i nieczystych zwierząt i wprowadza dwa kolejne zwierzęta. Zwierzę, które jest czyste, czyli owca, i kolejne zwierzę, które jest tutaj pokazane, to jest wilk drapieżny. On jest trochę podobny do psa. Więc wilk jest zdziczałym psem albo pies jest udomowionym wilkiem. W zależności od tego, którą teorię sobie przyjmiemy. Natomiast oba są biologicznie bardzo podobne do siebie na tyle, że tego typu myśl w ogóle powstała. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy na ten obraz, to wilk tutaj oczywiście przedstawia pewnego rodzaju człowieka. Ten człowiek na chwilę udaje owcę. Po co? No jest drapieżny. Skoro jest drapieżny, to on wie, kim jest, wie, że nie jest owcą, wie, że się przebrał, a więc dochowa staranności, żeby inni brali go za owcę, wie, jak udawać owcę i będzie to robił tak, żeby osiągnąć swój cel. Czyli jeżeli popatrzymy na przykład na listy Jana, gdzie jest ostrzeżenie przed takimi wilkami,
to tam jest powiedziane, że oni na przykład nie mówią o tym, że jest odwieczny syn i odwieczny ojciec. Kto nie ma syna, ten nie ma ojca. Oni też charakteryzują się tym, że zaprzeczają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli zaprzeczają człowieczeństwu Pana Jezusa. Oczywiście to nie jest zamknięty katalog fałszywych doktryn rozpowszechnianych przez fałszywych proroków. To jest generalnie ktoś, kto ma fałszywą, złośliwą, szkodliwą naukę, a zewnętrznie przez swoje codzienne chodzenie wśród wierzących próbuje pokazać, że on jest sprawiedliwy i święty. Wygląda na owcę. W tym udawaniu owcy może być tak dobry, że apostoł Paweł mówi, że oni przybierają postać sług sprawiedliwości, a szatan przybiera postać anioła światłości. Może się okazać, że on w tym udawaniu owcy jest tak świetny, że jest porządniejszy od niejednej prawdziwej owcy, bo on tą owcę udaje, dbając o wszystkie szczegóły zewnętrznego wyglądu owcy. Dlatego tu jest powiedziane odzienie, czyli na zewnątrz wygląda jak owca. I możemy powiedzieć, że jest to bardzo kluczowe do tego, żeby dać się ostrzec przez Pana Jezusa. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Owoce. I są to owoce widoczne dla ludzi. Czy zbierają winogrona z cierni? To jest bardzo ciekawe, że winogrona przecież z cierni nie pochodzą. Tak samo z ostu nie znajdziemy fig. Figi są słodkie. Winogrona są także słodkie. I to nie są jakieś pierwszej potrzeby produkty. Winogrona są związane z radością. I to jest właśnie to, że tego typu osobnicy będą bardzo rozrywkowymi owcami. Będzie się w ich towarzystwie świetnie czuło od strony ciała. Dostarczą ci najlepszej muzyki. Na kazaniu będziesz wybuchał śmiechem co trzecie zdanie. Na rozmowie takiej też w osobistym kontakcie będziesz się czuł dobrze. Będzie ci miło, będziesz odczuwał radość i będzie ci słodko. Ten człowiek nie napomni cię. Figa jest słodka i winogrono daje radość. Nie zepsuje tego uwagą, że masz źdźbło w oku. W żadnym wypadku nie usłyszysz od niego słowa korekty. Jest to bardzo miły osobnik, bardzo przyjemny w obyciu. Nigdy nie zwróci ci uwagi. Natomiast on jest wilkiem drapieżnym. Na pewno znamy z bajek, z dzieciństwa, w ludowy sposób, jak wilki się zachowywały na przykład w czerwonym kapturku, jak się zachowywały różne czarne charaktery w przypadku innych bajek. Jest to mądrość ludowa, która ma wiele wad, ale jedną rzecz pokazuje, jak zła istota chce okłamać, udaje dobrą istotę, a ponieważ nie potrafi tworzyć prawdziwego dobra, to tworzy dobrą atmosferę, przyjemną atmosferę, bezkonfliktową atmosferę. Czyli winogrona, radość ziemska, figi, które są
słodkie. Ale jak się dużo tych fig zje, to efekt jest podobny do zjedzenia nadmiernej ilości miodu. Jest to generalnie u nas mało znany owoc. W takich krążkach po niedużo, mniej niż 10 zł można kupić, ale dodaje się to do ciasta, bo są szalenie słodkie. I nie można tego za dużo zjeść. I teraz dalej. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Więc tutaj ta doktryna jest kluczowa. To, w jaki sposób ten wilk tą naukę rozprzestrzenia. I tak jak widzieliśmy, odzienie jest owcze, czyli na zewnątrz nie dopatrzymy się żadnych braków. To będzie ktoś, kto udaje wierzącego w sposób perfekcyjny. Będzie idealnym mężem. Będzie miał idealnie wychowane dzieci. Będzie miał wspaniałe stosunki z teściową. Będzie to ktoś, kto zewnętrznie wygląda na owce. Bez zarzutu. Natomiast tutaj Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. I tutaj te owoce także fałszywej nauki, czy też tego słodzenia bez korekty przynoszą owoce długoterminowe, które są owocami bardzo niedobrymi, które w dalszej perspektywie dadzą się poznać. I każdy, kto ma ogrodnicze doświadczenie, wie, że jeśli drzewo nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Podobno te nowsze drzewka mają tą tendencję, że mają krótszą produktywność i regularnie zdarza się, że po kilku sezonach pięknych owocowań nie wydają dobrego owocu. Tu mamy natomiast przypadek kogoś, kto będąc cierniem udaje, że wydaje winogrona. Będąc ostem udaje, że wydaje figi. Teraz 21 werset jest kontynuacją tej myśli. Przedstawia nam te wilki, ale też tych, którzy przez nich ulegli fałszywemu takiemu oddziaływaniu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie. Pierwszy list do Koryntian mówi, że Jezus jest Panem, można powiedzieć tylko w Duchu Świętym. Czyli ci ludzie mają takie już duchowe, zewnętrzne przejawy uznawania Jezusa za Pana. Są uczestnikami Ducha Świętego, można by tak powiedzieć. Nie są zbawieni, bo nie pełnią woli Ojca mojego, który jest w niebie, a Ewangelia Jana, 6 rozdział, mówi wyraźnie, co jest wolą Ojca, który jest w niebie, ponieważ jest to ważne, to postaram się to znaleźć. To jest Jana 6 rozdział. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, 26 rozdział Ewangelii Jana, 28 werset. Rzekli więc do niego, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Czyli
Wola Ojca to jest uwierzyć w Pana Jezusa. I teraz 6 rozdział Ewangelii Jana, 39 werset. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. I 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I teraz kluczowe słowo, które tutaj słowo w słowo, kropka w kropkę pasuje, czyli wola Ojca. 6 rozdział, 40 werset. A to jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czyli wola Ojca to jest wierzyć w Pana Jezusa. Wola Boża, dzieło Boże to jest wierzyć w Pana Jezusa. Tak przedstawia tę sprawę Pan Jezus. Ci ludzie mieli dar Ducha Świętego, byli uczestnikami Ducha Świętego, bo mówili Panie, Panie do Jezusa, o Jezusie, ale nie spełnili najważniejszego elementu. Oni nigdy nie uwierzyli Jezusowi. Oni nigdy nie narodzili się na nowo. Oni zewnętrznie wyglądają na owce, ale wewnętrznie nie mają życia Bożego. A mimo to, jeśli pamiętamy z Jeremiasza, to Pan, tam jest powiedziane, Jahwech mówi, że nie posyłałem proroków, a oni biegną. I właśnie to jest paralelne, przepraszam, równoległe miejsce z tym Jeremiasza. Tutaj to miejsce jednoznacznie pokazuje, że Jezus jest Jahwech Starego Testamentu. On właśnie tutaj nawiązuje do tego Jeremiasza, że on nie posyłał proroków, a oni biegną. I teraz, mimo tego, że on ich nie posłał, czyli czynią rzeczy, do których nie zostali uprawnieni, to oni pobiegli. Więc tutaj ich rozlicza z tego. Chwileczkę, ja was nie posyłałem. Nigdy was nie znałem. To nie byli ludzie narodzeni na nowo, bo o owcach Pana Jezusa jest powiedziane, że ja znam je, a one idą za mną i nie giną na wieki. A ci tutaj nie są znani Jezusowi. Jezus ich nie posłał. Jezus nigdy ich nie znał. Jezus mówi, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Albo nigdy was nie znałem, parafrazując, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie zostaliście uprawnieni. Bo bycie posłanym to nie jest coś, co ktoś sobie może sam wymyśleć, że on został posłany. Nie, najpierw musi być narodzony na nowo. To tylko dzieci Boże mają wezwanie, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie mają tego robić bezbożni udający chrześcijan zewnętrznie. I tutaj Pan Jezus w ogóle nie kwestionuje prawdziwości tego prorokowania. To mogły być kazania, przez które niektórzy ludzie uważali, że się budują. Część z tych kazań oczywiście było takich, które miały tą fałszywą naukę, wymieszaną z prawdziwą, a część mogła być w cudzysłowie ortodoksyjna, czyli zgodna z tym, co jest standardową doktryną chrześcijańską. I oni w imieniu Jezusa przemawiali. Pan Jezus tego nie kwestionuje. W imieniu Twoim wypędzali demony, czyli posługując się tym, że są chrześcijańskimi aktywistami, doprowadzali do tego, że demony opuszczały ludzi. Także w imieniu Pana Jezusa czynili wiele cudów. Pan Jezus w ogóle nie mówi, że to były rzekome cuda. To były cuda, o których On nie położył ani jednej kwestionującej uwagi tutaj. To były cuda i tyle mówi Słowo Boże. Więc to jest nawiązanie do tego, co mamy w Mojżeszowej. Gdy przyjdzie prorok i zapowie znak i potem wykona ten znak i
Potem powie, pójdźmy do obcych bogów, twoje oko nie zlituje się. Ty pierwszy podniesiesz przeciwko niemu rękę. Takie polecenie miał Izrael. Tak samo my mamy Słowo Boże. I jeżeli ktoś mówi o Panu Jezusie, Panie, Panie, mówi rzeczy, które są zgodne zasadniczo z wieloma rzeczami, które i my znamy ze Słowa Bożego, również wypędza demony, również czyni cuda, ale niestety jest człowiekiem nienarodzonym na nowo i mamy o tym przeświadczenie również z tego, co wychodzi spoza tej odzieży, nie zostawia śladu właściwego dla owcy, to mamy pamiętać, on prowadzi nas do bałwochwalstwa, on prowadzi nas do innych bogów. Tak jak wspomniałem, kluczowa rzecz, wieczne synostwo Pana Jezusa, bo to apostoł Jan wprost wymienia, jest to doktryna, która przez nich nie jest często uznawana. Kwestionowanie tego, że Jezus Chrystus jako człowiek przyszedł na ziemię, to jest druga doktryna przez nich kwestionowana. Także pewność tego, że dzieło Boże na krzyżu było doskonałe i wystarczające, to jest doktryna przez nich kwestionowana. I najważniejsze, doskonałość Chrystusa Bożego, czyli przypisywanie Chrystusowi jakichkolwiek braków. Na przykład twierdzenie, czy to nadmierne eksploatowanie zależności Jezusa od Ojca i wyciąganie z tego wniosku, jeśli chodzi o ich wieczną relację, też jest tutaj bardzo bliskie. Czy też modalizm też taką nauką jest. Więc musimy być czujni i osądzać tak, jak sami jesteśmy osądzani. Musimy pilnować tej czystości doktryny, wyciągać także drzazgę z oka drugiego, samemu wpierw wyciągając swoją belkę, jeżeli ona tam jest, lub też w inny sposób oczyszczając swój wzrok, żeby mieć czysty rodzaj spojrzenia. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, i to jest nawiązanie właśnie do tych słów Pana Jezusa, które przed chwilą mieliśmy przywilej rozważać. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Czyli idzie wąską drogą. Nie patrzy na to, co robią ludzie dookoła. Interesuje go tylko to, co wskazuje Pan Jezus. Nie ma zainteresowania w tym, żeby się podobać ludziom. Ma przypodobać się tylko słowu Pana Jezusa. To, co mamy w Słowie Bożym, to, co mamy w Biblii, jest dla niego wystarczające. Choćby cały świat nazwał go głupcem, bo ma zbyt zawężone horyzonty. Jeden taki mądry człowiek śmiał się z pewnej chrześcijanki, że ona wierzy w to, że Jonasz został połknięty przez wielką rybę. A ona powiedziała, szanowny Panie, Słowo Boże tak mówi. I gdyby mówiło, że to Jonasz połknął wieloryba, to bym wierzyła, że tak się stało. A nie to, co Pan ma mi do zakomunikowania. Bo Słowo Boże ma pieczęć Bożą, a Pańskie po prostu przemyślenia są tylko i wyłącznie materialistycznymi takimi przemyśleniami skończonego człowieka bez Bożego autorytetu. I my też mamy brać wzgląd na Słowo Boże i trzymać się go. Nie rozumieć więcej niż napisano. Nie wychylać się poza nie. Jeśli Słowo Boże strzec będzie myśli naszych i serc naszych, to wtedy nie będziemy wychodzić tam, gdzie jest niebezpiecznie. Spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki. To są właśnie te ataki, bo Słowo Boże przyrównuje ludzi niewierzących do wzburzonych wód.
Całe tłumy uważają nas za wariatów. Jak to? To Biblii wierzysz? Tej jednej starej książce i dmuchają na nas powiały wiatry i uderzają w nas różnymi argumentami, odkryciami pseudonaukowymi lub naukowymi, ale fałszywie zinterpretowanymi. Ale ten dom nie runie, jeśli jest oparty na Panu Jezusie, jeśli jest oparty na skale. Pan Jezus jest skałą. Na tej skale zbuduje zgromadzenie moje, powiedział w 16 rozdziale, 18 wersecie Mateusza. I potęga śmierci nie pokona zgromadzenia, jeśli będzie zbudowany na opoce. Tak samo indywidualny dom, bo tu jest bardziej o indywidualny dom własnego życia. Tu jest pokazane, też ma być budowany na skale, na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Kiedyś byłem umówiony z jednym wierzącym z bardzo daleka, że mnie ugości u siebie. On się przygotował, żona przygotowała tam już gościnę dla mnie i to było w Stanach Zjednoczonych. I ten brat był bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli u niego w domu mieć miły czas pomiędzy moimi obowiązkami, z powodu których tam jechałem, a zgromadzeniem, które miało być w środku tygodnia i też w niedzielę. Także było to już wszystko dokładnie zaplanowane. Ale niestety on ten dom kupił od kogoś. I przyszła właśnie brzydka pogoda. Dużo deszczu spadło i zmyło jego dom. Wszystko się rozwaliło. Dom spłynął. Jak przyjechałem, musiałem nocować w hotelu. Ten brat zaprosił mnie oczywiście do jakiejś chińskiej restauracji, jako taki po prostu, ponieważ się zobowiązał mnie ugościć, to przynajmniej w niedzielę po zgromadzeniu mnie ugościł. Ale mówi, no właśnie ta przypowieść w moim życiu ma pełną ilustrację. Od kogoś kupiłem dom. No nie miałem jak sprawdzić, przecież się nie kopię, żeby sprawdzić, jak jest na czym zbudowany. Kupujemy, ładnie wygląda, chodzimy po tym domu, nie znamy fundamentów. I to jest właśnie ostrzeżenie dla dzieci, ludzi wierzących. Żebyście nie traktowali domu wzniesionego przez waszych rodziców jako waszego domu. Bo wy macie swój własny dom wybudować. Macie się sami dokopać do fundamentu i macie sami ten dom waszej indywidualnej wiary budować. Oczywiście macie duże wsparcie od wierzących rodziców, ale to ma być wasz własny wysiłek. Macie się sami dokopać do skały, sami na tej skale postawić swój własny dom wiary. Musisz zbudować swój dom na skale, na opoce, a nie na piasku. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że może się okazać, że twoi rodzice, chociaż oczywiście miłujesz ich, to jednak ich dom nie został zbudowany na skale. Ty zastałeś już ten dom, jak jest gotów. Być może jest jakaś skrywana tajemnica w rodzinnych różnych sytuacjach. Ty tego jako dziecko nie wiesz, ale ty znasz Pana Jezusa. Ty masz dokopać się do skały i budować dom bezpośrednio na skale. Ty wtedy będziesz bezpieczny i wtedy będzie to zrobione właściwie. Nie ma Bóg wnuków. Do tego dążę. Bóg nie ma wnuków. Każdy osobiście musi przyjść do wiary. Nie jest tak, że jeśli jesteśmy uprzywilejowani, jesteśmy dziećmi rodziców wierzących, to że osobiście nie musimy pokutować. Nie, mamy sami przyjść do Boga, osobiście dokopać się do skały i zbudować
swój dom. Sami mamy wejść na tą wąską ścieżkę, niezależnie od tego, jaką ścieżką szedł nasz rodzic. Jeśli szedł wąską ścieżką, to jest wspaniałe dziedzictwo, ale ty indywidualnie masz wejść na wąską ścieżkę wskazywaną przez Pana Jezusa. Wtedy jak spadnie ulewny deszcz i wzbiorą rzeki i powieją wiatry i uderzą na twój dom, to nie będzie tak, że on runie i upadek jego będzie wielki, ale on właśnie będzie bezpieczny. I ty właśnie będziesz wtedy bezpieczny, zakotwiczony na skalę. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. To jest zdumiewające, to co Pan Jezus tutaj w 7 rozdziale mówi. Bo my najczęściej, jak oceniamy z zewnątrz ludzi, to lubimy od razu na każdego wkładać ręce. A apostoł Paweł mówi, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie stawaj się uczestnikiem cudzych grzechów. Przecież jeśli patrzylibyśmy powierzchownie, to przecież ci goście z tego 21 wersetu do 23, to od razu byśmy ich ocenili jako mili chrześcijanie. Tego wilka w owczej skórze, gdybyśmy spotkali, który by nam dał od razu winogronka i figą by nas poczęstował, nasłodziłby nam, to od razu byśmy go uznali za wspaniałego chrześcijanina. A Pan Jezus zdumiewająco mówi, to wilk. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. I właśnie On ma, Pan Jezus, nad nami tą przewagę. On ma rentgena duchowego. On widzi na wskroś, Jego oczy są jak płomień ognia. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!